Odcinek, czyli czwarty naszych rekolekcji wielkopostnych, Jezus nie zabawia. Głos mam jak z beczki, ale no właśnie tak to nastąpiło, że yy, jakaś grypa okrutna zapanowała. Yy, ciąg dalszy naszych, chyba jeszcze wstępnych takich odcinków, dotyczących rozgryzania miłosierdzia, w jaki sposób Pan Bóg go wobec nas używa, bo używa na 100%, na 1000%, ale nie zawsze potrafimy to miłosierdzie Boże odczytać. Chciałbym, myślałem, że powiem, ale zacytuję, będzie bezpieczniej. Fragment jednego z listów, które, których sporo napisała, czy podyktowała Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, czyli Mała Arabka, kanonizowana w zeszłym roku. I w jednym z listów zapisała takie oto słowa. Trzeba zawsze prosić Boga o to, czego potrzebujemy, jak nas tego nauczył w Pater Noster, Ojcze Nasz. Ale uczy nas także, abyśmy mówili, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I teraz uwaga. Któż wie, czy to, czego pragniemy, nie będzie dla nas szkodliwe w ten czy inny sposób, jeśli Bóg nam to da, ale tylko po to, aby nas zadowolić. Poza tym, gdybyś miała, to pisze do jednej kobiety, gdybyś miała wszystko, czego można pragnąć, wierz mi, Twoje serce byłoby wciąż nienasycone. Nasze serce jest stworzone dla Boga samego i tylko On może je napełnić. No więc bardzo ważne słowa tutaj padają oczywiście. Mianowicie to, że rzeczywiście pewne rzeczy, których możemy pragnąć. Nie są dla nas, czy nie byłyby dla nas dobre. Bóg potrafi to ocenić, i Bóg nie chce sprawiać nam przyjemności w tym sensie nie, że chce nas ciągle biczować, żebyśmy byli smutni i załamani w naszym życiu, i wtedy Pan Bóg się cieszy ale chodzi o to, że nie chce działać tylko ze względu na naszą przyjemność. Chce działać ze względu na zbawienie, nie na zabawienie nas traktuje nas bardzo poważnie i wszystko, co nam daje, jest już ku życiu wiecznemu. Dzisiaj też to poprzednie rozważanie nam przypomina Ewangelia, kiedy mowa jest, że jedni pójdą na wieczne zbawienie, wieczną radość, wieczne bycie z Bogiem, a drudzy na wieczne potępienie. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy piekło jest wieczne, może czasowe, Pan Bóg wszystkich jednak zbawi na koniec, no to przepraszam, a czego taka osoba nie rozumie w słowie wieczne potępienie. Wieczne to wieczne. Yy, i, I kropka, więc dlatego piękno wiecznego zbawienia jest tak, tak, tak wielkie, tak potężne, bo istnieje także możliwość, że poprzez nasze wybory odłączymy się od Pana Boga, ale właśnie dlatego dane jest nam miłosierdzie, aby nas ratować. Ale mamy się opierać na tym miłosierdziu, czyli na pewności, że Bóg chce nas zbawić, a nie zabawić, nie rozerwać, nie zrobić nam jakiejś przyjemnostki na pięć minut, ale na zawsze nas zbawić. I tego się mamy trzymać, a nie naszych pragnień. Tym bardziej jeszcze, może dodając taką malutką myśl, jeśli wolno, do listu Małej Arabki, to gdybyśmy mieli wszystko, co, co tylko dusza zapragnie albo co ciało zapragnie, no to wtedy stalibyśmy się na bank, zupełnie niewdzięczni. No bo dziś już jesteśmy niewdzięczni, a dostaliśmy całą masę rzeczy od Pana Boga. I tego Pan Bóg nie chce, bo przez niewdzięczność bardzo konkretnie się od Niego oddzielamy. I pokazuje nam to także dzisiaj pierwsze czytanie i też Ewangelia, że Pan Bóg dał pewne braki, pewne ograniczenia w moje życie, po to, aby w pewnym sensie zależał, ale w takim dobrym znaczeniu potrzebował drugiego człowieka i żeby on w ten sposób mógł pełnić miłosierdzie. I to jest też bardzo ważne, że Pan Bóg to będziemy rozważać jeszcze jutro, tak konkretniej, czyli w poniedziałek dobrze mówię jutro, Pan Bóg jest miłosierny, ale takim krokiem kolejnym jego miłosierdzia jest to, że uczy nas, abyśmy byli miłosierni. I nie jest możliwe, nie będąc miłosiernym samemu móc korzystać z miłosierdzia Pana Boga więc myślę że to jest takie zadanie na dzisiaj abyśmy po pierwsze zdali sobie sprawę tak już dogłębnie żeby już do tego nie wracać że nie wszystkie moje pragnienia są dla mnie dobre i czasami Pan Bóg nie daje rzeczy o które proszę ponieważ ma dla mnie lepsze albo po prostu dobre bo to co proszę nie jest dla mnie dobre mogłoby mnie zniszczyć na dłuższą metę i po drugie, Bóg też daje mi pewne ograniczenia, pozwala mi nawet doświadczyć jakiegoś cierpienia, po to, żeby drugi człowiek mógł wejść w tę sytuację, posłany przez Pana Boga. To Pan Bóg zna, On jest w relacji z tym drugim człowiekiem i, i On zna szczegóły dotyczące jego życia, tego, dlaczego on ma, ma wypełnić akurat w tym momencie wobec mnie to zadanie, jest posłany i tak dalej. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że Pan Bóg, dopuszczając pewne braki w moim życiu, chce mi okazać miłosierdzie przez drugiego człowieka, dając możliwość drugiemu człowiekowi wchodzić w to działanie Boże, czyli wypełnić powołanie, być, mieć w sobie to konkretnie działające Boże miłosierdzie I, i przez działanie drugiego człowieka trzeba koniecznie też odkrywać miłosierdzie Pana Boga przez proste, zwyczajne drobne gesty. Ja mam z tym często problem, aby to odczytywać. I dlatego też te rekolekcje są przede wszystkim dla mnie, abym się uczył przez to, co, co Pan Bóg mówi, yy, przeze mnie jakoś, żebym się sam uczył, żebym sam słuchał tego i, i te, te Jego słowa starał się w swoim życiu wypełnić. Yy, przypomnę tylko, bo były też takie głosy, że brakowało rozważań. Rozważania są w niedzielę, poniedziałek, środę i piątek. Yy, proszę też o modlitwę w intencji tych rekolekcji wszystkich Oglądających, słuchających, można słuchać ich także w Radiu Niepokalanów. Yy, wiadomo, na Facebooku, na Twitterze, yy, na stronie na, na naszej stronie Franciszka NTV na YouTubie. I jutro kolejny odcinek. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pokój i dobro. Przepraszam, pomyliłem się bardzo, czyli w środę za dwa dni kolejny odcinek. Pokój i dobro.